opowieść o południowej Australii, a i o Australii w ogóle, byłaby dalece niepełna bez wina. Z górą od kilkunastu lat wino to chyba najważniejszy australijski towar eksportowy. Zupełnie niespodziewanie, zwłaszcza dla francuskich winiarzy, Australia urosła do rangi światowej winnej potęgi. Jestem w miejscu bardzo dla wina ważnym, u wrót Doliny Barossa. I tutaj w winiarni i winnicy Jacobs Creek przygotuje dla Państwa kotleciki jagnięce. Kotleciki są oczywiście z kostką i w całości, więc trzeba najpierw pokroić je, co nie jest specjalnie trudnym zajęciem. Tutaj mamy certyfikat, że one są australijskie i najlepszej jakości, więc tę skórę trzeba w przódy odciąć. Proszę Państwa, no wszyscy wiemy, co to jest nowozelandzka jagnięcina, bo ona w co lepszych restauracjach w Polsce występuje, natomiast w ogóle nie dociera do nas jagnięcina australijska, chociaż ona jest swą jakością równie dobra. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale może ku ogólnemu pożytkowi niedługo ta sytuacja się zmieni. W każdym razie kotleciki, które powinny wyglądać o... Tak właśnie. Teraz będę marynował. Bardzo proste. Wystarczy przełożyć je do miski, skropić sokiem z cytryny oraz dodać do tego nieco świeżego rozmarynu i oregano. Pamiętajmy, by odciąć tę tłustawą skórkę. Jeszcze tutaj. I one zamarynowane w chłodnym miejscu winny poleżeć góra 40 minut. Sok z cytryny, rozmaryn oraz oregano. Nawet kotleciki jagnięce bez dodatku jarzyn byłyby zbyt monotonne, więc teraz przygotowywuję wstępnie składniki do sałatki. Jedyna rzecz, którą muszę tutaj posiekać, to fioletowa cebula. Jak najcieńsze półplasterki. To, co Państwo widzą za mną, to nie jest 500-letni krzak szczepu winogron Shiraz, to jest eukaliptus. I to połączenie nie pozostawia żadnych wątpliwości, gdzie jesteśmy. Eukaliptus i winne krzewy. Tak może być tylko w Australii. Ale ja bym chciał, żeby i na stole było niezwykle australijsko, więc już tutaj rozgrzewam oczywiście lokalną oliwę. I kiedy ona będzie wystarczająco ciepła, a już chyba taka jest, kłaść będę na nią kotleciki. Jeden po drugim. Zaraz sprawdźmy temperaturę. Skwierczy. Więc niech się one obsmażą z obu stron, ale pamiętać należy o rzeczy istotnej. To w ogóle nie było solone ani pieprzone, więc każdą stronę wierzchnią muszę teraz odrobinę posypać solą. Zrobię to ręcznie, bo sól jest morska, gruba, też oczywiście stąd. A potem jeszcze świeżo zmielony pieprz. Usmażone kotleciki zdejmuję z patelni. Na razie jeszcze nie na talerz. Wyłóżmy je na miskę, nie ostygną tam tak szybko. A ja muszę jeszcze coś tutaj ważnego zrobić. Bardzo przyjemny i szybki sosik. W tym celu muszę się pozbyć tłuszczu z patelni. Już go odlewam. Mam nadzieję, że taka mała miseczka wystarczy na całą tę oliwę. Oliwa choćby najlepsza, to jest tutaj w nadmiernej ilości. Zostały na patelni zioła, ale to dobrze, bo teraz wlewam tutaj szybciutko nieco czerwonego wina, Shiraz i tak zwana deglasacja. To prawie całkiem wyparuje i stworzy dość przyjemny sosik. Wszystko to, co po smażeniu zostało na patelni, przejdzie do tego wina. Możemy już zacząć układać na talerzu dodatki. Najpierw nieco fasoli, to idealny dodatek do jagnięciny i do baraniny. Tę fasolę przybiorę fioletową, cienko pokrojoną cebulką. O, bardzo dobrze. Teraz trochę liści rukoli i pomidory. Mam dwa rodzaje, jedne i drugie koktajlowe. Wystarczy je przeciąć wzdłuż na pół. I proszę Państwa, zaraz wszystko będzie się nadawało do jedzenia. Tutaj układam koło rukoli pomidory. To wszystko jeszcze muszę polać świeżą oliwą. Kilka kropel octu winnego. Nieco soli i pieprzu. I zaraz zobaczymy, jak wino. Jeszcze chwileczkę musimy zaczekać. Jeszcze dosłownie minuta. To prawie całkiem zniknie, stworzy taką esencję smaku. Teraz pozostaje nam już tylko ułożyć
bardzo przyjemnie, kotleciki. Aha, nie zasłaniajmy tego na talerzu. O właśnie, tak. Kostkami w jedną stronę. I proszę Państwa, trzeba je teraz tylko polać odrobiną tego niezwykle esencjonalnego sosu. O właśnie, i byłoby już prawie gotowe, tylko jeszcze gałązka rozmarynu. Drodzy Państwo, jeszcze kieliszek Shiraz i oto prawdziwe danie z południowej Australii. Proszę Państwa, na pożegnanie powinienem chyba zagrać dla Państwa nieoficjalny australijski hymn, czyli Waltzing Matilda. Straszliwie rozstrojone. Drodzy Państwo, tu jest po prostu pięknie. By to stwierdzić, najlepiej tu przyjechać, ale wystarczy, jeśli na początek ugotujecie sobie po prostu coś z południowej Australii. Kłaniam się nisko. Do widzenia.